Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek gry Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na serię Pan na Włościach. Jestem tutaj przy moim centrum dystrybucyjnym, produkcyjnym i tak dalej, a tutaj stoi McCormick. Zaczynam tak naprawdę dzisiejszy odcinek właśnie od tutaj pokazania wam tego ciągnika. I oczywiście nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku miałem tutaj problemy właśnie z zapinaniem przyczep różnego rodzaju. Mam taką nadzieję, że ten problem został rozwiązany. Wracam z powrotem na bazę. Mam tutaj jakieś 100 tysięcy paszy mineralnej i chcę to ponownie spróbować rozładować w mojej oborze z robotem. Mam nadzieję, że tym razem problem znikł. Mamy godzinę 17, więc jeszcze w miarę tego dnia jeszcze trochę zostało i myślę, że jeszcze zajmiemy się tutaj jakąś realizacją kontraktu. Na pewno przywiozę troszeczkę krów i spojrzymy sobie na nowe kontrakty. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, do klikania łapy w górę, jeżeli podobają wam się filmy, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko serdecznie wam dziękuję i proszę was o jeszcze więcej. Zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i również na Farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków. Jest tutaj malutka zmiana, godzina 16:30 i nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które również serdecznie wam bardzo dziękuję, bo bez tego nie byłoby tego kanału. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, nie wiem jak będzie wyglądała mapa w listopadzie. Mamy tutaj drugi dzień października, więc myślę, że zrobię tutaj parę prac polowych i rozpocznę nowy dzień. Oczywiście dzisiaj również kupiłem nowy ciągnik. Oczywiście zamierzam go wam pokazać troszeczkę później. Pojawiły się nowe mody Mauriciego Spencera, więc chciałem po prostu wam pokazać ciągnik, na którym śmigam na Farmingu 19. Przede wszystkim na tym ciągniku. Jest on naprawdę bardzo fajny i liczę na to, że wam się oczywiście on spodoba. Okej. Chciałem przy okazji pozdrowić tutaj dwie kolejne osoby. Pana Gr i K7 Cu Play. Bardzo wam oczywiście dziękuję, że odwiedzacie mój kanał i dziękuję wam za wszystko, co do tej pory dla mnie zrobiliście, za łapeczki, dobre słowa, wielkie dzięki. Fajnie, że od czasu do czasu, a nawet więcej niż czasu, wpadacie. Wielkie dzięki jeszcze raz. Dobrze, powolutku dojeżdżam tutaj do głównej farmy i podjadę sobie tutaj prosto do obory i liczę na to, że tym razem uda mi się zrzucić tą paszę mineralną. Czy pojawiły się nowe mody? No, powiem szczerze, że się one oczywiście pojawiają. Wynika to pewnie z łatki 1.4. Wszyscy tutaj poprawiają te wszystkie mody, które wcześniej wypuścili. No, tak to niestety wygląda. Pojawia się łatka i trzeba niestety tutaj parę rzeczy pozmieniać. No dobra, liczę na to, że będzie już teraz wszystko w porządku. Mam taką oczywiście nadzieję, ale mogę się też mylić, ale powinno być wszystko ok. I jak widzicie, mogę tą paszę oczywiście rozładować, co mnie niezmiernie cieszy, bo walczyłem z nią w ostatnim odcinku, a tu widzicie, bardzo ładnie została ona rozładowana.
Myślę, że w poprzednim odcinku, nie wiem czy będzie taka możliwość, uruchomiłem suszarnię trawy. Oczywiście powinienem ją dużo wcześniej uruchomić, ale niestety pan Shadow R zapomniał. Zapomniał o tym, że trzeba to zrobić i niestety no dał ciała. I zaraz zobaczę, czy mi coś w ogóle udało się wyprodukować, jeżeli chodzi o kwestię siana. Na razie na liczniku nic nie widzę. I jeszcze sobie tutaj wejdę na produkcję i zaraz sprawdzę, jak my tutaj wyglądamy z tym moim sianem. O, na razie tylko 17 tysięcy. Nie ma szału, o, ale przynajmniej rozładowałem tutaj paszę mineralną. No dobra, to co teraz? No ja myślę, że czas pojechać i kupić jakąś partię krów, żeby jakby to powiedzieć zadość z odcinka nastąpiła. A jeszcze tutaj wyjdę, na wszelki wypadek odłączę, podłączę, wszystko działa. Dobrze, ruszamy. Kupuję kolejne krowy mleczne. Oczywiście. I przy okazji jeszcze sprawdzę później, czy pojawił się jakiś tutaj nowy kontrakt. Mam jeszcze pewnie do ściągnięcia trawę. Wydaje mi się, że chyba w poprzednim odcinku nie zwiozłem tej trawy, więc postaram się teraz ją zwieść. No chyba, że jeszcze tutaj wpadnę na jakieś pole i zacznę tutaj jeszcze gdzieś trawę kosić. O, jak widzicie, jej jest dość sporo, więc na pewno będę miał co dzisiaj tutaj robić na tej farmie. Co tam pojawiło się, jeżeli chodzi o kwestie modów? Pojawił się bardzo fajny samochód ciężarowy Kenworth. Na pewno go widzieliście w farmingu 19 na serii PW Conti. Serdecznie oczywiście zapraszam na tą serię. Tam śmigam Kenworthem. Tutaj jest naprawdę bardzo śliczny ten Kenworth. Oczywiście wszyscy też mówią o mapie Hofbergmann, przepraszam za przejęzyczenie. Również pojawiła się tego rodzaju mapa i jeszcze oczywiście w nią nie grałem, ale spokojnie sobie tutaj poczekam. Oczywiście panie Shadow R, ale pan przeoczył pan zjazd, bo tu powinniśmy skręcić, takoż mi się wydaje. No widzicie, tak to jest, jak się za dużo gada i no to się tak kończy, jak właśnie widać. No dobra, to kupujemy tutaj. Oczywiście najpierw zaczniemy od holsztynów. 9 sztuk kupuję, tak, ok. I ruszam dalej. No, czyli w pierwszej kolejności będę tutaj kupował holsztyny, a później zajmę się tutaj tymi szwajcarskimi brązowymi krowami. Tak, oczywiście zapowiadam, że chyba w tym tygodniu, bo u mnie mniej więcej kolejka nagrywania kończy się na PW Conti, znaczy kończy, może bardziej rozpoczyna na PW Conti i tak naprawdę rozpocznie się tutaj na końcu jakby tej kolejki nowa seria na mapie Wolf Creek, takiej trochę kontynuacji PW Conti z farminga 19. Oczywiście w poprzednich odcinkach słyszeliście, że tak coś przebąkywałem o tym, że będę rezygnował z farminga 19, ale później sobie tak pomyślałem, że a może jednak nie zrezygnuję, bo chciałbym porównać dwie mapy jednego autora z farminga 19 i 22. Powiem wam,
że naprawdę fajnie to wygląda, bo ja naprawdę widzę teraz cienie tego ciągnika. Nie wiem, czy zwrócicie uwagę, bo właśnie tak po lewej stronie widać cień ciągnika na trawie. Mam nadzieję, że wy to widzicie, ale to naprawdę fajnie wygląda. Dobra. Powolutku robi się tutaj oczywiście ciemno, ale jeszcze troszeczkę tutaj powinienem prac wykonać. Oczywiście żadnego zbierania nie będzie, bo myślę, że tutaj jeszcze nic nie dojrzało, raczej troszkę później. Tak zastanawiam się oczywiście nad bawełną, bo mam tutaj, pierwsze zacięcie. Mam tutaj pole bawełny do zebrania. Ciekawy jestem, czy będzie ono, pojawi ono się w listopadzie, a czy może nawet może nastać tutaj grudzień, jeżeli chodzi o kwestie zbierania. To bym się oczywiście ogromnie zdziwił. Dobra. Mamy tutaj 180 krów, więc jeszcze troszkę tutaj krów się zmieści. Wybieramy, przenosimy do hodowli. Oczywiście nie wykluczam pojawienia się Hofbermana na moim kanale. Dlaczego? Może dlatego, że jest tam oczywiście rozwinięty, na pewno rozwinięty tutaj proces, widziałem hodowli, bo widziałem tutaj, była mapa Antona, widziałem też u Karola, że coś tam rozgrywali tuż tą mapę, więc no, ze względu ciekawości, jak to wygląda, tak sobie pomyślałem, że a może nóż tutaj właśnie zobaczę, jak to wygląda, bo tam można już spotkać małe świnki, jak to, wachlaki, tak powinien powiedzieć, wachlaki dokładnie są, więc no, zapowiada się dość ciekawie. Zobaczymy, jak to oczywiście dalej będzie. I nie wykluczam, że Hofbergman również pojawi się na moim kanale, ale tak naprawdę po głowie mi chodzi raczej Wolf Creek i tak się zastanawiam ciągle, jak zacząć. W miarę udało mi się też tutaj na poszczególnych mapach, na Felsbrumie czy tutaj Panu na Włościach, w miarę tutaj się jako tako ułożyć na tej mapie, a więc powstała gospodarka. No i to samo oczywiście czeka mnie na Wolf Creek. Liczę na to, że również to, co tam powstanie, przypadnie wam do gustu. Dobrze. Co tam jeszcze? Mam nadzieję, że muzyka, która leci, nie przeszkadza wam, że fajnie to wszystko zgrywa. Powiem wam tak, ślicznie to wszystko wygląda. Ten zachód słońca, ten kolor drzew naprawdę robi ogromne wrażenie i mam taką nadzieję, że wszystkie mapy, które teraz będą wydawane, będą takiego samego uroku jak właśnie ten Oi Belor, tak powinien tutaj powiedzieć, bo jedno to francuska mapa. Trochę pewnie przekręcam nazwę, ale powiem wam, że ona jest naprawdę no super ładna, naprawdę. No dobra, robimy tutaj, kupujemy kolejne holsztyny i ruszamy i sprawdzimy sobie oczywiście kontrakty, co my tu mamy oczywiście do zrobienia. Chyba powinniśmy mieć jeden lub dwa kontrakty, jeżeli nie, zajmę się tutaj może właśnie trawą. Wydaje mi się, że potrzebujemy mnóstwo trawy. No, mamy tutaj prawie już 200 krów, 500 owiec, więc jest to dość spory inwentarz. Myślę, że też będę musiał sobie po kolei tutaj jeździć i sprawdzać, jak wygląda produkcja w szklarniach. Zobaczymy, jak wygląda produkcja w pozostałych budynkach. Liczę na to, że już dość sporo udało mi się tutaj wyprodukować. Czy będę sprzedawał? Myślę, że nie. Poczekam sobie tutaj na zimę. Będzie tutaj trochę mniej prac polowych.
A przy okazji też będą troszeczkę wyższe ceny, więc będę mógł sobie to po trochę lepszej cenie będę mógł to sprzedawać. No i oczywiście muszę się tutaj pochwalić nowym nabytkiem. To będzie Deutsch Fahr. Mam nadzieję, że również dobrze wypowiadam. Każdy to w inny sposób wypowiada. A ja to akurat w ten sposób liczę na to, że do tej pory nikt mi nie zwrócił uwagi. To chyba nie było źle. Dobra. O, i już znowu nie wyrobiłem. Jest w normalnym, niefarmingowym życiu u mnie godzina 22:44, mamy niedzielę. Powiem wam tak, trochę leniwa niedziela. Musiałem troszeczkę odespać, jakby to powiedzieć, sobotę. O, dobra. Mogę oczywiście te krowy wybierz, przenieść do hodowli i mamy 198 sztuk. Może się ustawię troszeczkę, żeby nie przeszkadzać. Dobra, to sprawdźmy kontrakty. I jak widzicie, kontraktów nie mam. To może pokażę tutaj, co mi się udało kupić. O, dokładnie coś takiego. Oczywiście wiem, że niektórzy będą niezadowoleni, bo są szerokie opony. Ale wydaje mi się, że Goodyear takie opony raczej ma. Tak właśnie wygląda mój nowy nabytek. Mod Mauriciego Spencera. Bardzo fajny mod. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Wybrałem kolor oczywiście czerwony. Ma oczywiście również podświetlenie. Podświetlenie jest oczywiście do wyboru, może być czerwone, różnego rodzaju, to jest kwestia gustu. I tak wygląda środeczek, jak widzicie. A co tu się otwiera? Może zaraz zobaczymy, co tu się otwiera. Mi się wydaje, że otwiera się tutaj dach. Dokładnie tak. Mamy tutaj otwierany dach. I chyba otwiera mi się tył. Tak mi się wydaje, że tył. O właśnie. I tył również się tylnia szyba otwiera. Oczywiście tutaj Deutsch posłuży mi do obsługi. W sumie mógłbym też kupić tutaj sprzęt. Kolejną maszynę do zbierania kamieni. Szkoda, że nie mogę tutaj, że nie mam zbliżenia, bo bym pokazał wam, jak wygląda deska rozdzielcza. Bo wygląda naprawdę bardzo fajnie. O, tak trochę krzywo, wybaczcie. O, nawet drzwi się otwierają, no widzicie, nie zwróciłem uwagi. Mamy też boczne drzwi otwarte, nawet nie zwróciłem uwagi, że są otwarte. No proszę. Tak właśnie wygląda mod Mauriciego Spencera. Oczywiście kolory są różne, od koloru do wyboru. Ok, jeden temat mamy tutaj zrobiony, to szukam tutaj kosiareczki, tereny, a może nie kosiareczki, a może kosiareczki, dokładnie. Tereny, oczywiście sprzedaję tutaj pole numer 14, sprzedaję pole numer 15 i sprzedaję 16 również i tutaj również sprzedaję ten kawałeczek. I co? Wydaje mi się, że będę musiał kupić te pola. Również to pole.
Jeszcze zobaczę, co z 12. Jakoś mi się wydaje. I wracam tutaj do kosiareczki. No, wydaje mi się, że raczej tutaj wieczorem raczej będę zajmował się koszeniem. No bo jakby nie ma tutaj za wiele kontraktów, jak widzicie, do zrobienia. No niestety, tak to wygląda. Znaczy, powiem wam tak, rzadko korzystam tutaj z jeżdżenia w kosiarce w kabinie, bo to tak troszkę... O właśnie, kończy się właśnie tutaj haczeniem o drzewa, więc wybaczcie, ale raczej tu będę śmigał bardzo na zewnątrz, żeby tutaj czasem nie przydzwonić w jakieś drzewo. Oczywiście na tej mapie jest sporo drzew, no i niestety no, trzeba tu uważać. Na szczęście kosiareczka jest naprawdę rewelacyjna. Praca nią jest, no powiem, nieziemska. Robi wszystko to, co powinna robić. Oczywiście nie zawsze tutaj dobrze ona kosi, ale to wynika z tego, że no tutaj są górki, różnego rodzaju wzniesienia, które powodują, że jednak, no powiem, nie zawsze udaje się tu tak bardzo fajnie to wszystko skosić. No i jeszcze będę musiał się tutaj uporać jeszcze tutaj z tą całą lewą stroną. Ale jak sami widzicie, to będzie szybka praca tutaj. I myślę, że jeszcze tutaj śmignę ciągnikiem. Widziałem gdzieś, że gdzieś tam stoi masej. Więc masejem sobie tutaj tą trawkę zbiorę. A, tutaj nie jeździłem, że nie chwyciło. Myślę, że muszę jak najwięcej tutaj trawy zebrać, dlatego że no to jest listopad, już nie będę miał więcej trawy, żadnego kolejnego pokosu tej trawy, więc no zbieram jak najwięcej się da. Przy okazji widzicie, że chwytam tutaj również i pewnie wapń. I teraz jeszcze chyba mam tutaj jeden podział. Jeszcze tu kawałeczek. O, jeszcze tutaj coś mi zostało. O, i wydaje mi się, że jest już tutaj wszystko w porządku. Dobra. I jeszcze tutaj góra. Ciekawy jestem, jak tutaj pojawi się kontrakt albo na orka, albo kultywację. Czy tu mi pokaże, to pole jest wywapnowane. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze tylko przejadę, sprawdzę na wszelki wypadek, czy jest wszystko w porządku, ale powinno być wszystko ok.
wkładamy i wydaje mi się, że zacznę teraz trawę jeszcze tutaj na tej stronie, ale to wydaje mi się, że nie wszystko od razu. Tak właśnie wygląda kosiareczka. No, brudna, dlatego że już ma trochę za sobą tego wszystkiego. Wsiadamy tutaj do Maseja. I wydaje mi się, że gdzieś chyba tu jest wjazd. O, tu. Dobrze, pociąg nie jedzie, więc możemy śmigać. Po to, co przed chwileczką skosiła kosiareczka kronę. W sumie jeszcze powinienem sprawdzić, czy tu mam jeszcze coś do zebrania, ale wydaje mi się, że nie powinno być. Dobrze, zatrzymuję się. Rozkładam. I tutaj ruszam. Oczywiście jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają Wam się filmy. Do klikania na dzwoneczki. Za wszystko serdecznie Wam dziękuję, co zrobiliście do tej pory. Zapraszam oczywiście na wszystkie swoje serie na farmingu 22, jak i również na farmingu 19. I pamiętajcie, start odcinków godzina 16. Codziennie jest puszczany nowy odcinek. Oczywiście odcinki puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które serdecznie Wam bardzo dziękuję. Dobrze, powolutku zbieram tutaj trawę. No jak widzicie skaczę dlatego, że no tutaj są nierówne tereny. No i tak to oczywiście wygląda. Ale mi się udało prawie milion trawy zebrać, więc tak myślę sobie, gdzie ja ją zawiozę. Ale wydaje mi się, że do suszarni. Wydaje mi się, że sporo mam w biogazowni. W sumie też musiałbym biogazownię tutaj jeszcze sprawdzić, ile udało mi się, nie biogazownię, tylko przepraszam, Siros, który produkuje kiszonkę, bo na pewno już tam udało się sporo zrobić tej kiszonki. Dobrze, i tu mam jeszcze coś przy tym lasku. Oj, to kolejne zacięcie. Jest zebrane? Chyba jest, dobrze. No, o, myślałem, że będzie gorzej, a tak chyba źle nie wyszło, tak już mi się wydaje. I co, to teraz jadę sobie zgarnąć trawę między polem 10 a 11. O, właśnie te poprzeczne. O, widzicie, sporo udało mi się tej trawy tutaj zgarnąć. Chyba sporo. Niech no spojrzę. 118 tysięcy tylko. Oj, tymczasem tutaj nie zgarnął jakiejś słomy po drodze. Oj, coś mi się wydaje, że chyba było to. Jak obejrzę powtórkę i okaże się, że gdzieś tutaj zgarnąłem trawę, no to powiem Wam,
będę happy, szczęśliwy, niestety. Ale wydaje mi się, że chyba zgarnąłem gdzieś trawę. Znaczy słomę, tak już mi się wydaje. Gdzieś była tutaj słoma. No, szkoda. Szkoda, no, ale niestety nic tutaj nie zrobię. I jeszcze tutaj został fragmencik. Okej, czyli tu wszystko zgarnięte. No, powiem wam, że będę naprawdę załamany, jeżeli się okaże, że tam gdzieś coś zgarnąłem, to co nie trzeba. No, niestety tak to oczywiście wygląda. Dobrze, chyba mam wszystko zgarnięte. No dobra, tereny. I oczywiście sprzedaję te tereny. I ruszam sobie tutaj z powrotem. Z powrotem do bazy. No nie. Czy ja dobrze widzę? Ale to pewnie są. No pewnie 131 tysięcy. No obejrzę sobie powtóreczkę i zobaczę, czy rzeczywiście mi skasowało trawę, czy też nie. Ale coś mam takie przeczucie, że tak. No, czasem oczywiście tak bywa. Trzeba to wziąć na klatę. Szkoda. Tu jakaś widzę mijaneczka. I może ruszymy tutaj po kolejne krowy. Oj, znowu jakieś zacięcie. Mam nadzieję, że krótkie. No niestety nie umiem tutaj się uporać. Choć mam ich troszeczkę mniej, tak mi się wydaje. Ale powiem wam, że nie wiem, czy zmniejszać tutaj. Brakuje mi tak naprawdę jednej kreseczki do maksimum ustawień wydajności, znaczy jakości. Więc tutaj to wszystko jest naprawdę na największą ma tutaj wartość, jeżeli chodzi o ustawienie grafiki. Mam nadzieję, że to co widzicie podoba wam się, bo naprawdę te francuskie miasteczko właśnie wieczorem naprawdę bardzo fajnie wygląda. No ja słyszałem, że bardzo fajnie też to wygląda zimą, kiedy to wszystko jest pokryte śniegiem. I mam taką nadzieję, oczywiście nie widziałem tego osobiście i nie chcę tego oglądać, chcę się po prostu przekonać, że tak rzeczywiście jest. Ale będę musiał jeszcze tutaj ruszyć z Markomikiem, bo tam go zostawiłem. Dokładnie tak. I pamiętajcie, a właśnie, bo nie wiem, czy ja to w ogóle powiedziałem, zmiana czasu puszczania odcinków na godzinę 16:30, bo teraz już nie wiem, czy ja powiedziałem godzinę 16 czy 16:30, że jest premiera, więc wolę się poprawić. O, widzicie, coś tu jest. Dobrze, to odjeżdżamy tutaj McCormickiem. Myślę, że pojadę jeszcze tym McCormickiem i zabiorę tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze pozostałą część paszy mineralnej oraz kiszonkę. I jedziemy najpierw tutaj do pierwszego silosu, czyli tutaj. Dobrze. No,
No, myślę, że dość sporo zostało tej kiszonki, znaczy tej paszy mineralnej wyprodukowane. Zaraz sobie zobaczę. O, zostało mi już niewiele siana, niewiele kiszonki, więc muszę tu też dostarczyć kiszonkę. No proszę. 2 godziny tak naprawdę pracy, bo tak naprawdę ona powstała 2 odcinki wcześniej. A jak pięknie tutaj ta produkcja wygląda. Nie wiem, czy słychać, ale moja karta graficzna właśnie szaleje. O, mogę już to rozładować. I jeszcze przy okazji zabiorę kiszonkę. Kurczę, 200 tysięcy kiszonki, Boże, paszy mineralnej wleciało. Ot tak. Jeszcze spojrzę na tą oborę. No oczywiście tutaj nie ma informacji, jeżeli chodzi o kwestię, ile tutaj mieści się właśnie tej paszy mineralnej, ale widzę, że temer jest wyprodukowany, więc temer jest doskonale. To teraz zobaczymy, ile tu się mi udało wyprodukować kiszonki. Okej, okay. Sprawdźmy, jak my tutaj wyglądamy z kiszonką. 160 tysięcy, czyli wydaje mi się, że zrobimy to tak. Jeszcze muszę sprawdzić, czy ja czasem nie potrzebuję, bo tu mam taki fajną rzecz. W sumie chyba tak, bo tutaj widzę, że też się produkuje pasza mineralna, jak widzicie, bo mam tutaj taki budynek, w którym produkuje jednocześnie wapno, nawóz, ziarno i paszę mineralną. To jest taki, wiecie, multi, tak to się nazywa, multi production factory. Dokładnie tak. I ruszam. I może rzeczywiście najpierw wrzucę tutaj. A, to z drugiej strony. I tą końcówkę wydaje mi się, że właśnie wrzucę do tej właśnie do tego budynku produkcyjnego, który ma tą produkcję nawozu, ziarna. Tu zostało chyba już niewiele tej kiszonki. Około tu powinno być 70 tysięcy, tak już mi się wydaje, chyba że, ale coś w tych okolicach, o, może być nawet cała tu przyczepa. To ile tej kiszonki w ogóle jest? Czy ja dobrze spojrzałem na to, czy nie? No. I jeszcze tutaj mamy prawie 1 000 000 trawy. To jadę sobie teraz do góry. I uzupełnię tam kiszonkę. Oczywiście kiszonki nie wywożę do biogazowni. Jeszcze nie, wydaje mi się, że oczywiście za jakąś chwilkę będę wywoził. Tam mam chyba jeszcze tak naprawdę jeszcze belę. To jest właśnie ten budyneczek, jak widzicie, produkujący właśnie
paszę mineralną, tutaj widzę nawóz, wapno i ziarno. Doskonale. Powiem wam, że nie widzę tutaj wystawionych palet, tak się zastanawiam. Bo powinienem mieć wystawione palety, nie? Tak jakoś powinno być, nie? Jak my tutaj wyglądamy? No nie, chmiel produkuje. Więc nie jest źle. Widocznie jeszcze za mało, żeby się tutaj paletki pojawiły. Wsiadamy do makormika. I ruszam tutaj do silosu z paszą mineralną. Zobaczymy, czy jeszcze mi się ta pasza tutaj zmieści. No, coraz więcej mam tych zacięć. Nie wiem, wydaje mi się, że karta graficzna tutaj dostaje naprawdę ostro. Działa na najwyższych tutaj obrotach. I może właśnie to jest problemem tutaj. No i zobaczymy, ile jeszcze tutaj tej paszy powinno być. O! Zostawię to. I ruszę tutaj po kolejne krowy. Wiecie, tak staram się, żeby za dużo nie chodzić. Chcę tutaj zbyt dużo chodzić, dlatego tak staram się zgrywać tutaj te wszystkie ciągniki, żeby wykonywać tutaj po kolei te wszystkie prace. Jak widzicie, no niestety nie mam dzisiaj żadnych kontraktów, chyba się żaden nie pojawił, o jak widzicie, więc no zajmuję się tutaj pracami porządkowymi. Po kolei trzeba tutaj całą tą produkcję uzupełniać. Tym razem pojadę sobie tędy. Zmieściłem się. I pojedziemy sobie tutaj do handlarza zwierzętami właśnie tą drogą. W sumie powinienem już zapalić światła, a cucho, nie w to. Jak wam się podoba John Deere 6? Wydaje mi się, że jest bardzo ładny i to powiem, te prześwity i ta chłodnica, naprawdę fajnie to wygląda. I jedziemy dalej. Muszę jeszcze tutaj kupić te 18 krów i jakby to powiedzieć, odcinek związany tutaj będzie zamknięty, jeżeli chodzi o plan właśnie zakupu krów. No, robi się coraz ciemniej. Praktycznie już chyba wydaje mi się, że słoneczko zaszło. Już nie widzę nigdzie słońca. Powolutku zapalają się tutaj wszystkie lampy. No, powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Okej. Powiem tak, tylko wybiorę krowy, wybieram, kupuję, tak.
Dwa dni nie grałem farminga, muszę się przyznać. Odpuściłem sobie sobotę, nie nagrałem żadnego odcinka. Ostatni tak naprawdę odcinek nagrałem w piątek, gdzieś tak w okolicach porannych. No i nagrywam dzisiaj pierwszy odcinek i siadam tak naprawdę do komputera dopiero teraz, w niedzielę o godzinie prawie jest 23:15, o dokładnie. No powiem wam, no trochę obiecałem żonie, że będę trochę mniej grał. O, tu są kamienie. A, kamień. No tak. No i tak, wiecie, staram się ukradkiem pewne rzeczy robić, nie zawalając różnego rodzaju różnych zajęć domowych. Ale to też wynika z tego, że tak jak wspominałem, w sobotę wróciłem dość późno. Byłem na Śląsku. Pozdrawiam oczywiście wszystkich Ślązaków. Miałem tam parę rzeczy do załatwienia i tak widzicie, no ten czas zleciał. Niedziela taka dość leniwa. Pewnie wiecie, no, spałem pewnie do 12 czy 13. I jak człowiek się obudził, to no, to najpierw musiał się obudzić, a to wymaga trochę czasu. Myślę, że ci, co pracują na nocne zmiany, doskonale wiedzą, jak wygląda dzień, kiedy się zawala nockę i się w nocy pracuje. Okej. Powolutku tutaj dojeżdżam. I przedostatnią partię krów tutaj zrzucam. Mam nadzieję, że ten mój wiatraczek wam nie przeszkadza. O, muszę trochę cofnąć. Wybieram, przenoszę do hodowli. I mam 207 sztuk. Już tak naprawdę niewiele zostało mi tutaj do dostarczenia. Myślę, że tak około 300 krów tutaj będzie. Myślę, że nie więcej. Tutaj mam jeszcze kolejne pole do kupienia i myślę, że tam również pojawią się właśnie te dwie obory, znaczy obora dla krów i pastwisko dla owiec. No, chyba że coś by się tu jeszcze pojawiło, ale wydaje mi się, że zawsze było tak, że wszelkiego rodzaju nowości na farmingu 19 zaczęły pojawiać się, gdy pojawiał się Hofberman i wydaje mi się, że na farmingu 22 chyba będzie podobnie. Jak się pojawi, to zaczną tutaj moderzy zmieniać swoje mapy, dodawać nowe uprawy, dodawać jakieś tam zwierzęta i naprawdę ten farming pójdzie do przodu, ale mówię, ten Hofberman w jakim stopniu ci, co zaczęli oczywiście grać farminga 19, doskonale wiedzą, że jest to jedna z bardziej kultowych chyba map. I liczę na to, że na farmingu 22 będzie podobnie, że oczywiście wszyscy również będą z tego powodu szczęśliwi, zadowoleni, content, jakby mógł powiedzieć. Dokładnie tak, dokładnie. Ale mówię, no na razie chyba, jak dobrze pamiętam, jest to wersja testowa, jakaś tam wersja, która została wypuszczona i liczę na to, że oj, znowu zacięcie, zbierze ona dobrą recenzję. I podjeżdżamy tutaj do handlarza i zabieramy ostatnią partię w tym odcinku krów mlecznych i to będą szwajcarskie brązowe. Literka R. Wybieramy, kupujemy, tak.
No i znowu 65 tysięcy poleciało w kosmos. No i tak to jest. Wydaje się mnóstwo pieniędzy, no ale innego wyjścia tutaj nie ma. No, żebym tutaj nie trafił na jakieś drzewo. Tak powiem wam szczerze, jadę trochę na ślepo, ale chciałem wam pokazać, jak wygląda John Deere 6. No i oczywiście pochwalić się tutaj tym, jak wygląda ta mapa, co ona może i tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze będę musiał tutaj zajrzeć do koni, bo myślę, że konie, no i wiecie co, może zanim zrzucę tą trawę do właśnie tutaj do tej mojej suszarni, to chyba pojadę właśnie jeszcze rzucić trawę do owiec. Tak jakoś mi się wydaje, że tutaj owce muszą dostać trochę trawy. Dokładnie tak. Tak chyba muszę to zrobić. Też nie chciałbym, żeby to był jakiś problem, jeżeli chodzi o kwestię karmienia. Wybieramy, przenosimy do hodowli. 216 sztuk. Powiem wam, jeszcze ani razu nie widziałem robota jeżdżącego tutaj. No, chciałem wam też pokazać, jak to wygląda, a tu nagle no, nie mogę wam tego w żaden sposób pokazać, bo sam jeszcze tego nie widziałem ani razu. No i powiem wam, ten robot jeździ jak chce. No tak to wygląda. Dobra, to teraz sobie odstawimy tutaj tą przyczepę. Jak widzicie, tutaj boksy trochę się opróżniły z maszyn. Jadę bez problemu. O, chyba mi się uda. Okej. To lecimy tutaj do Maseja. Bardzo ładnie wyglądająca tutaj suszarnia. O, czyżbym nie wyłączył silnika? Wydaje mi się, że nie. I najpierw ruszamy tutaj w stronę owieczek. Liczę na to, że za dużo tutaj trawy nie będę musiał rzucić. Niestety powiem wam, że tą przyczepką dość trudno się tutaj lawiruje. Strasznie wysoka. O, jak zwykle, nie trafiłem.
O. Ja już trawy nie potrzebuję. Zgadza się? Jeszcze tylko sprawdzę. O, jak widzicie, trawa jest tutaj już dostarczona. Co tu mamy? No tak, ale wody tutaj nie mogę dostarczyć. No właśnie, a co tutaj z końmi? One tu siano potrzebują. No i wydaje mi się, że mogę resztę tej trawy rzucić tutaj do silosu produkującego siano. I od razu oczywiście to siano zabiorę. Dostarczę koniom, żeby mieć tutaj spokój. Że musi się tutaj ustawić troszkę bliżej, dam radę. Jest. I sianko poleciało. 38 tysięcy. No, liczyłem na to, że będzie troszkę więcej, ale i tak wydaje mi się, że jest nie najgorzej. Włączyłem to tak naprawdę pod koniec poprzedniego odcinka, dokładnie, bo znowu oczywiście standardowo zapomniałem. No i jedziemy tutaj, gdzie mamy konie. A i chyba tutaj popełnię błąd, bo nie powinienem tym tutaj tą przyczepką rozładowywać. No tak, ona jest zbyt wysoka. Zbyt wysoka. No i za chwilkę tu będę miał problemy tylko. Zapomniałem o tym. No, widzicie, tak to wygląda. Te stanowiska dla zwierząt mają taki, no powiem, niski dach. No i są tutaj same problemy związane z rozładowywaniem. I tak myślę sobie, czy ja mam tu jeszcze kupioną przyczepę, bo mógłbym sobie kupić taką właśnie przyczepkę, z której korzystam na Felsbrumie. A chyba tutaj muszę. I może tą przyczepę kupię, żeby tutaj nie było. Ona może tutaj zrzucać bokiem. Ma też syp. Więc może rzeczywiście kupię tutaj jeszcze jedną przyczepę. Teraz się przekonam, czy ja ją w ogóle mam. Może mam ją gdzieś kupioną, ale wydaje mi się, że chyba tu jej nie mam. No dokładnie, nie mam. To zostawię sobie tą przyczepkę w tej części. Jako tako zaparkowane. No dobra, to śmignę sobie jeszcze tutaj do mojego dojcza i myślę, że kupię przyczepę.
Muszę ją niestety chyba mieć, żeby uniknąć tutaj problemu związanego z właśnie przy okazji sprzedam tą maszynę zbierającą, no właśnie, drzwi zamknąć, czy tak, tak, tu, tak, ale drzwi jak, tak, tak, wiecie co, nie wiem. Ciekawe, jak te drzwi się zamykają. Mam nadzieję, że niczym nie zahaczę. Czekaj. CRT, co znaczy? Zobaczymy jeszcze ten klawisz. Coś te klawisze oczywiście oznaczają, tylko muszę tutaj odgadnąć, który CRT. A widzicie, czyli mamy to na pewno, tutaj mamy szybę, CRTG, nie wiem co to oznacza, a pewnie ta tylnia, proszę bardzo. Co oznacza CRTH? Widzicie jakąś tutaj zmianę? A, proszę bardzo, CRTH to jest chyba ten znak tutaj, o, widzicie? I CRTY. A, mamy zamknięte. No dobra. To śmigam sobie tutaj to sprzedać. Ale tu przybombałem. No, nawet powiem wam, że bardzo fajnie wygląda. No dobra, nie będę się tutaj bawił. O, już tu się ciemno zrobiło. I dwa. I oczywiście sprzedaję to. Skorpiona. Tak to powinno być. Dobrze. No dobra, to tutaj przechodzimy do działu przyczep. Pojawiło ich się dość sporo tutaj. Oj, właśnie. Chciałem właśnie coś takiego kupić. I oczywiście wybiorę kolor czerwony. Pergi mogę czarne, ale te czarne. I wydaje mi się, i zabiorę tą przyczepkę. Literka Q. I teraz nie powinienem mieć kłopotu, jeżeli chodzi o kwestię siana. Oczywiście jest to mała przyczepka, małej tutaj objętości 17 tysięcy, ale wydaje mi się, jeżeli chodzi o kwestię koni, to raczej nie potrzebuję tutaj niczego większego. Oczywiście bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek.
Zapraszam na kolejne odcinki na serii Pan na Włościach. I co? Życzę Wam zdrówka. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Shadow Air. Trzymajcie się. Cześć.